No dobra, to idziemy dalej w takim razie. Możemy stąd wyjść, bo tutaj to wygląda tragicznie. W takim razie, jakie mamy teraz zadania? Poboczne nie mamy, spotka się z Buźką w jego gabinecie. W takim razie wracamy. A niestety ta historia nie mogła się dobrze zakończyć. To było niestety do przewidzenia. Ciekawe, co ma nam ciekawego Buźkę do powiedzenia. Otwórz. Nie udało się otworzyć. W ogóle to jest ciekawe, że się... Znaczy, jest blokada. W sumie nawet dobrze z jednej strony, bo... Gdyby tej blokady nie było, to by było nieciekawie. W ogóle pracować w podziemiach? Masakry, to wiesz, w ogóle zobaczcie jak nisko, to kurde, ile to jest kondygnacji. Dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11. O, kamerka się włączyła, którą wyłączyłem wcześniej. Dobra, no to co, idziemy do naszego kolegi, Buźki. Daniel Fletcher. Jesteś geniuszem, to na pewno. Hey, Adam, what's going on? Miller sent me to check on my progress. Really, I said it would be done when it's done. You can't rush these things, Adam. Excellence takes time. Right. So, well, I was right. Am I good or am I good? What did you find? Oh, just some isolated fragments from what looks like bomb's timing mechanism. And get this, it's a Stanek. Stanek? The bomb's timing mechanism was a wristwatch? Well, to address your incredulous tone, a mechanical timing mechanism is not as silly as it sounds. Security scanners can detect anything with a suspicious electronic circuit, so... Genialne, no? Using a low-tech solution is really clever. Dlatego chodzę z Nokią 3310. Nomad Stanek, founder and owner of the store, lives in the Davnia Vod district near Pilgrim Station. That's Putnik Nadraji in Czech, I think. Building number 96, second floor. Thanks, I'll check it out. Great, let me know how it goes. No dobra, czemu jacyś dobrze zawsze pracownicy są dziwni? Czy masz coś ciekawego, co mógłbym ci podwędzić? Niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, dobra. Tu nic ciekawego nie ma. Pani psycho. Dzień dobry. I don't know why. I always fear the worst. I don't know why. I always fear the worst. No co się tak na mnie patrzysz? Ło, patrzcie. Should get someone to fix those curtains. Stąd się same przewijają. Okej. Okay. Kobieta ciężko pracuje, także zostawmy ją może. IT support. Możesz mi coś powiedzieć? Wow. Mogę tu wejść? Ciekawe, czy się włamie. Za jego plecami, on się nawet nie zorientuje. Halo, halo, uda się? Nawet się nie zorientował, że mu się włamałem do serwerowni. Wow, o, tu mam jakieś przejście.
Tak swoją drogą, ciekawa sprawa, no, że włamuje się programiście, czy tam administratorowi IT. Okej. A co mamy tutaj? Tak swoją drogą. No, no. Za każdym razem, jak tu przychodzę, to coś jest w tych skrzynkach. To jest niesamowite. Dobra, jedziemy do góry windą. W ogóle to jakieś serwery, nie serwery. Ciekawe, co to jest. To wygląda jak serwery. Jakieś, nie wiem, NASy. Albo routery, urządzenia sieciowe, jakieś, pies wie. Wow. Wow. Co to było? O, coś tu wybuchło. Nie, tędy nie przejdę, ale... Och! No, to widzę. Bądź enigmatyczny, skupienie. I can't tell you that. If I did, you'd have to kill me, right? I know it. The old bastard really stepped in it this time. Anyway, you won't find him in that ruin. He must have fallen behind on his payments. You said something about his past finally catching up with him. Playing dumb, hmm? As if you don't already know all of this. The demonstrations, the sabotage. They used to call it activism. Now they call it terrorism. What was he protesting? Everything. Anti-globalization, the oil industry, boycott... Może po prostu nudziło mu się, no jeju, no zdarza się, nie? Did you see what happened to the shop? I see everything. And what happened? This little accident is clearly a message to Nomad. When you borrow money, pay it back. Was he having money problems? If you're borrowing money from the Dvali, you have money problems. No, czyli pożyczka bez... Any idea where I can find him? Oh, well. Prague's a big city. Might be anywhere. Guy could spend days searching if he didn't have a solid lead. Wydaje, że on coś wie, tylko nie chce mówić. Listen, I'm providing a service here. It's only right I get compensated. You know what I mean? Daj alkohol. Ej, dobre, to jest dobre. Łapówka 2000 kredytów albo alkohol. Maybe this will convince you. Well, well. Not sure it's worth the information you want, though, considering how much you seem to want it. Ooh, I can always take it back. Maybe offer it to someone else. No, no. There's no reason to do that. I was just thinking out loud. Nomad's meeting his daughter in a small bar in the Red Light District, across the street from the Red Queen. Thank you. 2000 kredytów albo wódka za 10 kredytów.
across from the Red Queen. I'm heading there now. We have a couple of agents in that district watching the valley now. I'll send them over. Copy that. No dobra, to co, włamujemy się standardowo. Dobra, trzeba cię wyłączyć i tyle. No, amunicja do pistoletu obezwładniającego. Spoko, biobateria. A co mamy tutaj? Tu mamy jakieś przejście. A, to od tyłu można było wejść, no patrzcie. Ale to coś wyje. Dobra, zdążymy czy nie zdążymy? Może się w kłopoty wpakujemy przy okazji. Czy pod torbami coś jest tutaj? Właściwie to nic nie ma ciekawego. O, alkohol, o! No dobra, trochę leków, hiposymulant. Whisky, no i właściwie to tyle. Dobra, nic ciekawego. No dobra, ach, zablokowałem się. Dobra, idziemy dalej do co? Do konfrontacji ze Stankiem. To spoko. To przy okazji nam zaoszczędziliśmy pieniążki alkoholem, który kosztuje pewnie kilka kredytów. Okej. Cholera, zbudowana sieć, ale ciężko. Kiepsko zabezpieczona. Wow, ile oprogramowania. Palm Top. A w Palm Topie co? Mhm. No dobra. To jest dużo ciekawych znajdziek. O, odcięło mnie. No nie mogę sobie wyczytać jakichś zmagazynowanych danych. No cóż. Tu nic nie ma. Serio? Ale tak serio, takie puste pomieszczenie? To coś miało być? Tylko programiści zapomnieli? Halo. Ale nieśmieszne. To mi się nie podoba, ale kurczę, takie właśnie takie niewielkie, a to jest otwarte? Niby nie, ale mogę się włamać. Ciekawe, co tu jest.
Wow, ale jestem dobry haker. Wow, ale fajnie. Dzień dobry. No dobra, nie chcę ze mną rozmawiać to nie, zobaczmy co masz tu w kanciapie. Dużo różnych ciekawych rzeczy. Części, nie części. Spoko sprawa. Części do budowy. O, fajna lampa. O, proszę bardzo. Czy mamy coś tu ciekawego? Bo tak... Czy to by było takie, nie wiem, miejsce bez celu? Pokój bez celu, bez niczego? No, no to wygląda, ale bez sensu. O, tu też jeszcze jest. Części do budowy. W sumie części są zawsze spoko. Dobra, tu więcej nic ciekawego nie ma. Mamy kulę do kręgli. No, zdecydowałem się, chciałbym coś kupić, ale widzę, że kolega niezbyt zainteresowany jest mną. Także w takim razie idę sobie. Idziemy do Stanka. Naszego nowego kolegi. Dobra. Nie ma co pić alkoholu. Chodźmy na dół. And I know you're gonna sit there quietly and wait with us like a good little watchmaker. I've got this, Agent Riley. You and your partner can relax for a few minutes. Wait a minute. I know you. You've been in my shop. What is this? You have some things to answer for, Mr. Static. We have evidence linking you and your shop to the train station bombing. Bombing? No. I would never. I wouldn't even know where to start. You have the wrong man. I don't have a staff. It's only a small shop. You know that. It's Jensen, right? Your name? It is. Think, Mr. Stanek. Is there anyone else who had access to your shop? There's only myself and my... Your daughter? No. No. Look. Take me in. I'm the one you're looking for, not her. I have made bombs for them. To by tutaj zawsze chroni córki. Protecting your daughter is admirable, Mr. Stanek. But you're not doing her any good by taking the blame. You need to tell me what you know. You're right, I know. Allison was in the military. She always wanted to belong, to be part of... standardowa gadka. Kochających rodziców. Ponad wszystko. Child. Gifted. What happened? After the incident, she met some people. They said they were her friends, but I could see they only wanted to use her. Parasites, and now... Now they have taken her. You must help. She is not to blame for this. She has been coerced. Calm down. What do you mean they've taken her? Allison and I were supposed to meet here tonight. Instead, one of them came by spewing curses about fleshers and naturals. He gave me a message from her. She was saying goodbye. But she was...
used her. And now they intend to make her disappear. Your shop was firebombed. No dobra, czyli... Służyła w wojsku. Redditch? Nikoladze? No. I make him watches for a discount. I was never a wealthy man, but my shop was well known and respected. After what happened to Allison, Redditch knew I needed all the money I had. So you worked out a different arrangement. So why would the Diwali firebomb your store? Redditch is a man of business. If someone makes him a better offer, friendship means nothing to a thug. No dobra. O, zapytaj o córkę. Much more than I do. She was in the military. EOD, they called it. Explosive ordnance. No to to wiele wyjaśnia. The bombs won. Yes. She was happy in the military. They augmented her, rebuilt her to make her better at what she did. But after the incident, she was dishonorably discharged. She was lost. That's when these new friends found her. Duh. They exploited her, and now they plan to discard her. What do you know about these friends of hers? Other than they were augmented? Not much. They only spoke to Allison when they came to the shop. As if anyone unaugmented was beneath na wstąpieniu. To pewnie wiadomo, że wstąpienie do jakiegoś zakonu, klanu, czegokolwiek. Please, let us do our job. Find my daughter, or I will. Smiley, I spoke to Stanek. He's not our guy, but he has a daughter, Allison, ex-military EOD. She might be the lawmaker. So what's our next move? Stanek says he doesn't know where she is, but I think he's hiding something. The agents are pretty good. Until he gives her up, this investigation is stalled. I'll make sure they lead on him. See what he knows. Good. Let me know what happens. Adam, Janus heard the NSN conversation we recovered. He agrees you two should meet. Good. Just tell me where. There's an abandoned tourist information center in the central plaza. Make sure you're not followed. And I got something on Marchenko for you too. I don't know if I... Details are on a pocket secretary near the meetup point. Look for a trash bin with a chalk mark above it. You don't find it near the metro. Got it. No dobra, to co, to idziemy. Gdzie idziemy? Spotkać się z Janusem, ale nie pamiętam gdzie. Ale na szczęście GPS nas zaprowadzi, także bez najmniejszego problemu. W ogóle to śmieszne, że się wszystko dzieje w obrębie małego miasta. To niby Praga takie duże miasto, a w grze faktycznie to jest takie malutkie miasto. My tu się przez kilka ulic tylko obijamy, zauważcie. Bardzo ciekawa sprawa. W ogóle mamy jakieś dwa... miejsca. Zobaczmy ten mocny cynk. O! Co my tu mamy? Jakiś palm top. Oczywiście standardowo ten palm top się nie wczyta tak jak powinien. Okej, to w ogóle mamy jakieś ciekawe członkowstwa. Ukończ Deus Ex Go, by odblokować. A, dobra. Jeszcze jest gra Deus Ex Go. Teraz tak, mamy jeszcze. Gdzie mam iść? Bo już w końcu nie wiem. Gro, zdecyduj się. Tu na dół. A, czyli tak, mam jeszcze
przy okazji jeszcze poboczną misję. No to chodźmy tam, pomijmy na razie fabułę główną, chodźmy tam, zobaczmy. Co mamy tutaj? Stacja Fontanna Cipek. Przepraszam, ale musiałem. To jest mocniejsze niż cokolwiek. No to jedziemy do Fontanny Cipek. Mapka dość w miarę szybko się wczytała, więc przynajmniej już jest na końcu wczytywania. Bardzo możliwe, że to jest jakaś mała lokacja. A w końcu to jest jakieś zadanie poboczne, więc tam wiele chyba nie powinno być do zrobienia, bo zadania poboczne zazwyczaj są krótkie. To już chyba nawet byliśmy, to może dlatego tak się szybko... Tak. Tak, pamiętamy tą panią. Barwna dealerka, okej. No to może być nawet ciekawe. Dobra, idziemy gdzie do góry gdzieś. Halo. Gdzie tu są schody na górę? A tu. Może się mylę, jak chodzę, to zawsze gubię się po tych schodach. Ты бы шел, дружище. Ну добра, але це вот узабить. Стреляю. Окей. Что есть? Dobra, to jest policja, to super. Halo, dzień dobry. O matko. Obraz nędzy rozpaczy. Albo taktyczna, no dobra, bo za wiele to tu nie mamy. Musimy przeszukać co tu jest. Pistolet maszynowy. Ja mam tu do szukania tak swoją drogą. Chcę tu poszukać, ale właściwie nie do końca wiem co. W ogóle jak się śmiesznie świeci. Zobaczcie, co my tu mamy. Dzielnica przy moim budynku, towarzem bla 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 bla. Dobra, czyli szukamy nie wiadomo w sumie czego, jakiegoś ale narkotyku. To pies wie czego szukamy. Powiesz mi coś na temat, nie wiem, tego narkotyku, coś? Dealer. Ale ona nic nie ma. Halo, halo, no. Gdzieś tu coś jest do... Autentycznie, nie? O, może jakiś komputer. Dobra, to się włamujemy, pomimo, że już mamy hasło. Anomaly detected. Trace program
Initiated. Access granted. O, firewall mnie odciął. Wlasta, no no. Ciekawe, ciekawe, ale... No dobra, w sumie... Wychodźmy stąd. Udaj się do dzielnicy Cistej. I znowu się teleportujemy komunikacją zbiorową. Dobrze, gdzie tu? Tu stacja Palisade. To idziemy. O, jakaś interakcja. O, proszę bardzo. Wow. Wow. SM00? Co to było? Ale fajne. No dobra. Zobaczmy, co mamy tutaj. Dobra, jeszcze trochę, udało się. Dobra, bez większego problemu, włamaliśmy się. Okej. A tak swoją drogą, naładujmy może sobie tą. Naładujmy sobie biobaterią. Bateria. Ciekawe, że ktoś jest. Jak się włamałem i... Poczta. Coś mamy ciekawe. O! Język. Policjant, okej. Czemu tak?
Otoczenie. Zamów sprzątanie. To przyłączmy kurtyny. Jaka muzyczka w ogóle. Ochrona. Dobra, otwórz panel ścienny. Otoczenie? Dobra, wychodzimy stąd. Do widzenia. No dobra. No bo tu mamy telewizor w ogóle. Nie wiem, czy to wino, czy to krew, nie wiem, co to jest. W każdym bądź razie musimy przeszukać to mieszkanie w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Wow, ale alkoholu. O. Dobra, kobieta nie żyje. Ciekawe, czy ktoś się zabił, czy się sama zabiła tym neonem. Dobra, jeszcze raz spróbujmy wskoczyć. Opa! O, udało się. Patrzcie. Haha, ale jestem dobry. Ale jestem dobry. A tu? No to jest przejście z jednego mieszkania na drugie. Dobra, tylko w ogóle co my, z czego my szukamy? Bo ja nawet nie wiem, czego mam szukać. Jakiegoś narkotyku. Dobra. Czyli tak, tu zapewne nic nie ma. No to już byliśmy nawet. Więc nawet nie mamy. Ja nie wiem, czy to nie jest mieszkanie Millera. Właśnie. Tak mi się wydaje, że to jest mieszkanie Millera, więc może stąd po prostu chodźmy. Przejdźmy tym przejściem do mieszkania dealerki. Albo dealera. Ale fajne. Ciekawe, czy to można w końcu zbić? O, to się zbiło. Ale tu był jeszcze gdzieś drugi kwiatek. O, tu jest. Ale fajne. Nawet mi się to spodobało. Dobra, szukamy tych narkotyków. Za bardzo nie wiem, gdzie ich szukać, bo one mogą być... One raczej nie będą w tak oczywistych miejscach chyba pochowane. Mam palm top. Mm.
Okej, czyli to było do, to był Palm Top do poszukania. A teraz idziemy do Rave'a. Potrzebny... ojej. Co chcesz? If the hot dogs aren't your main business, why don't you have a store? See, this way, I get to keep my overhead down and pass on the savings to the customer. Mhm, pewnie lewe interesy. Better believe it. What you got? Well, I got info. The kind that's worth something. Could always use reliable intel. Who couldn't? But for that, I only accept payment in your opposite. A tu to mamy dużo. What do you have? Sophisticated choice. Is that all the info you need? Excellent choice. I'm finished for the day. You've taken everything I had. A, dobra. Okej. No dobra, ale jak tu wejść do środka? On mi dał palm topy. Ale to pewnie ja nie wejdę, dobra. Nie wejdę, dobra, to wiecie co, to sobie w ogóle tak zakończymy. I w następnym odcinku spróbuję tu wejść. Mam pewien pomysł, jak nie znajdę karty, to po prostu te drzwi rozwalę. To akurat nie będzie problem, żeby po prostu postrzelać w te drzwi. Tylko muszę też uważać, żeby ci mnie nie zabili, bo będzie nieciekawie. Ale to by było na tyle z mojej strony, także dzięki za czas, do następnego, na razie, cześć, pa pa.